Cześć, witam Was w podsumowaniu mojego 10, 11 tygodnia ciąży, trzeciej ciąży, jeżeli ktoś dopiero zaczyna mnie oglądać i nie wie. Powiem Wam tak, czuję się na pewno już lepiej. Ten 8-9 tydzień mnie po prostu wykończył fizycznie i psychicznie, ale tu już 10-11 już zdecydowanie lepiej. Więc było tak krótko, a intensywnie to złe samopoczucie. Co Wam mogę powiedzieć? Zaokrąglił już mi się troszkę brzuch, już widać. Ja mam taką tendencję w ogóle, że w ciąży bardzo szybko mi widać ten brzuch. Mam taki układ po prostu swojego ciała. Nawet mam tak, że jak duży obiad zjem, to od razu widać, że jestem w ciąży. Mimo, że nie jestem w ciąży, tak po prostu mam. Więc jeżeli coś tam się już dzieje u mnie w macicy, to po prostu już to wywala wszystko się na wierzch. Nie pokażę Wam mojego brzuszka ciążowego, ponieważ nagrywam filmiki z opóźnieniem. A to dlatego, że moje samopoczucie było na tyle fatalne, że nie byłam w stanie w ogóle się nagrywać. Do tego mała ilość czasu na to. Więc dlatego nagrywam się później, ale to i tak brzuch jeszcze nie jest aż tak wydatniony, żeby było się czym chwalić, więc jak już ten brzuszek się zaokrągli, faktycznie to wtedy będę Wam pokazywać, jak on wygląda. A tak to po prostu nie ma co. Powiem Wam tak, przez te 2 tygodnie, gdzie się gorzej czułam, schudłam 2 kilo od wagi wyjściowej. A mimo to brzuszek był. Nawet jak ktoś widział mnie, to mówi, że faktycznie widać ten brzuch. Nie, ja mówię, no a mi popatrz, a schudłam 2 kilo, a brzuch widać. Więc tak mi po prostu się szybciej uwydatnia. Postanowiłam pojechać do Polski, żeby zrobić sobie pierwsze USG. Bo jak Wam wcześniej mówiłam, w Norwegii tutaj pierwsze USG jest dopiero połówkowe. A ja chciałam sobie sprawdzić, czy z dzieciątkiem jest wszystko ok. I przede wszystkim, czy to jest ciąża pojedyncza, bo się bałam, że będzie mnoga ze względu na moją podwójną owulację. Więc poleciałam do Polski. Troszkę bałam się, jak to będzie, ponieważ pierwszy trymestr ogólnie nie jest zalecanym do latania samolotem. Zalecany. Ale poleciałam, bo chciałam zrobić te badania. I powiem Wam tak, takie zaćmienie głowy miałam, że nie wiem, jak ja to zrobiłam, ale źle tygodnie ciąży obliczyłam i stwierdziłam, że no tak, jak będę w Polsce, to zrobię sobie takie USG, które się robi między 11 a 13 tygodniem ciąży i wtedy można sprawdzić przyzierność karkową, czy z dzieciątkiem jest wszystko ok, czy nie ma zespołu Downa i takie tam. Poszłam do tego lekarza. Lekarz do mnie mówi, no ale pani jest dopiero w 10 tygodniu, nie? Ja mówię, jak w 10? Przecież według moich obliczeń jestem w 12. On, dzieciątko jeszcze jest za małe, nie jesteśmy w stanie w ogóle nic tutaj pomierzyć. A w dodatku poszłam ze swoim starszym synem, bo on się uparł, że on chce zobaczyć Didzi. I lekarz stwierdził, że przy dziecku nie będzie mi robić badania dopochwowego, bo w pierwszym trymestrze jednak, żeby to USG było lepszej jakości, lepiej było widać, robi się właśnie USG dopochwowe, a nie przez brzuszne. Więc postanowił, że nie będzie robić tego względu na dziecko, więc nie za dużo widzieliśmy, ale stwierdził, że jest ciąża pojedyncza, to chociaż pod tym względem się troszkę uspokoiłam. Co do moich objawów w 10-11 tygodniu, czułam się już lepiej. Miałam jeszcze brak apetytu, miałam wstręt do niektórych potraw, ale to już nie było to samo co w 8-9 tygodniu, więc już pomału zaczynałam sobie coś tam podjadać, już nie byłam tylko na bananach i na jabłkach. Bóle głowy. Dostałam bóli głowy, bardzo mnie to dokuczało. Musiałam kilka razy wziąć paracetamol, ponieważ byłam tak zaćmiona, że nie byłam w stanie funkcjonować, więc to doszło. Było mi cały czas zimno, non stop, opatulona kocem lub w bluzie ciepłej. No fakt jest, była wtedy wczesna wiosna, więc jeszcze za ciepło nie było, ale ogólnie jak wszystkim było w domu ciepło, to niestety ja się telepam i mówię, że mi jest zimno spać. Właśnie, non stop mogłabym spać, tak.
W pierwszej i drugiej ciąży ja w ogóle tego nie miałam, z problemów z sennością, a tutaj po prostu zasypiałam na stojąco. Stwierdziłam, że mogłabym 24 godziny na dobę leżeć w łóżku i sobie spać. No, więc tu znowu trzecia ciąża i znowu jest coś innego, ale ja cały czas trzymam kciuki i sobie chyba wmawiam, że to dlatego, że będzie dziewczynka. Nawet nie przyjmuję do wiadomości, że to może być chłopiec, bo rozdawałam wszystkie ubranka chłopięce, powiedziałam nie, nie będzie chłopaka i koniec. No, może to jest jakiś sposób przyciągania tej energii pozytywnej takiej, żeby jednak ta dziewczynka była. Co tam jeszcze? Przestały mi w końcu wypadać włosy. Tak, w końcu hormony ciążowe zadziałały. I tak jak po poście, który robiłam, zaczęły mi mocno wypadać włosy, dlatego je podcinałam. Miałam problem z nimi duży. W końcu trochę odżyły. Przestały tak lecieć. No, w końcu, bo ile mogą czasu lecieć? I nie wiem, czy to jest wina tego, że, znaczy powód, że ciąża zadziałała i te włosy przestały wypadać, czy po prostu już wypadło to, co miało wypaść. No, no ciężko stwierdzić. I co? I pryszcze. No i cały czas te pryszcze na twarzy, ta cera pogorszona. No. No dobra, to chyba wszystko, co się działo w 10, 11 tygodniu. No trochę się zawiodłam tym USG, bo liczą na to badanie. A w Norwegii USG jest bardzo, ale to bardzo drogie i nie wiem, czy się skuszę, żeby po prostu robić to USG w Norwegii. Okej, widzimy się w następnych tygodniach. Do zobaczenia, pa!